Poranne pytanie Radio Olsztyn. Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Dzisiaj połączyliśmy się z Jerzym Schmidtem, prezesem Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Olsztyńskim, byłym wiceministrem infrastruktury i budownictwa. Witamy serdecznie, panie ministrze. Witam gorąco wszystkich Państwa, pana redaktora również. Panie ministrze, Warmia i Mazury dostaną dodatkowe wsparcie rządowe. Dzięki szybkim działaniom Jarosława Gowina ponad 300 milionów złotych dodatkowo trafi do gmin w naszym województwie. Wsparcie to zostanie przyznane w niemal identyczny sposób jak w przypadku gmin górskich. Dziękujemy. Tak w zeszłym tygodniu pisał na profilu swoim w mediach społecznościowych wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS, poseł porozumienia z naszego regionu Michał Wypi. I nie ma tych pieniędzy. Takie są informacje z wczoraj, że rząd nic nie wie o tym, że te pieniądze mają trafić i że jakieś pieniądze mają być przeznaczone na Warmię i Mazury. Ja niestety nie odpowiadam za to, co mówi poseł Wypi. To jest inne ugrupowanie i widocznie prowadzi jakąś swoją inną politykę. Być może jest już w innym rządzie. No to trochę może żartuję, ale taka złośliwość myślę, że w tym wypadku jest usprawiedliwiona, dlatego że nie można wpuszczać w przestrzeń publiczną tak ważnych informacji, które budzą nadzieję, które obiecują bardzo poważne wsparcie, a z drugiej strony nie mieć tych informacji potwierdzonych i nie mieć takich decyzji. Tak po prostu nie można robić. No, być może taka pomoc jeszcze nadejdzie, a myślę, że nadejdzie też w znacznie większym wymiarze. Na pewno natomiast nie będzie to w formie takiej, o której tutaj było wspomniane. Będą to kolejne tarcze, które będą przede wszystkim chroniły interesy przedsiębiorców i szczególnie tych branż, które najbardziej na tej pandemii, szczególnie w tym jej trzeciej fali, cierpią. Mają być jakieś dodatkowe pieniądze, ale tylko polegające na przedłużeniu tych tarcz, które do tej pory obowiązują. Takie są przynajmniej informacje, które napływają ze strony rządowej. Czy w takim razie przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogą liczyć na to, że jakieś wsparcie dodatkowe w związku z tym, no, że jesteśmy w sposób wybiórczy dość potraktowani w naszym regionie, pojawią się, bo nie jesteśmy w tej chwili jedynym regionem z takim dość twardym lockdownem? No tak, no ale gdyby się na przykład pojawiło jeszcze dwa inne województwa, no to wtedy też znowu byłyby pretensje, że być może dlaczego w tamtych województwach też dodatkowych środków nie ma przekazanych. No dwa województwa są nominowane w tej chwili, pomorskie i lubuskie. No więc nie życzmy im tego i zastanówmy się, co zrobić, żeby z tej pomocy, która będzie, skorzystać. I też warto też o tym pamiętać, że mówimy dzisiaj tutaj najbardziej. Takie głośne są protesty branży hotelarskiej, która w okresie zimowym no nie jest tym najbardziej zapracowaną częścią warmińsko-mazurskiej gospodarki. Zresztą też no chciałbym, może trochę lejąc trochę na rozgrzane głowy, może trochę zimnej wody. Mianowicie no też pamiętajmy o tym, że mimo tego ciągłego opowiadania o turystyce, bo już tak muszę powiedzieć, tak naprawdę to jest ciągle jedynie kilka procent gospodarki warmińsko-mazurskiej, więc też szanując i dostrzegając potrzeby i problemy każdego przedsiębiorcy, który dzisiaj musi ograniczyć swoją działalność, czy ją wręcz zamykać, no to mówimy o pewnej skali, która dla naszego województwa nie jest decydująca. Ale podkreślam, to wcale nie oznacza, że cokolwiek, czyjekolwiek potrzeby są niezauważone i lekceważone. Będzie pomoc, będzie wsparcie, tak jak na dotychczasowych zasadach. I tysiące, dziesiątki tysięcy przedsiębiorców na Warmii, na Mazurach, ale żyjemy też w Polsce, pamiętajmy, otrzymało takie wsparcie. I też nie można też w ten sposób patrzeć na świat, że to ja chcę swój biznes prowadzić bez względu na koszty społeczne, jakie się z tym wiążą. Zakażenia COVID rozwija się przed kontakt człowieka z człowiekiem. Nie ma innej drogi. I jeżeli te kontakty trzeba po prostu ograniczać tam, gdzie to jest możliwe. Panie ministrze, wczoraj protestowała branża hotelarsko-gastronomiczna przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Przyjechali przedsiębiorcy z Warmii i Mazur. W sobotę odbyło się taki, no, forma, może nie protestu, ale konferencji prasowej na Olsztyńskim Starym Mieście z udziałem między innymi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budki. No, wygląda na to, że no, branża hotelarska jest bardzo mocno i gastronomiczna zdeterminowana, że już od paru miesięcy, właściwie od roku są dość sukcesywnie zamykani, otwierani na chwilę, potem znowu zamykani. No, można poczuć frustrację z ich strony i zrozumieć. Jak najbardziej rozumiem tą frustrację, bo to rzeczywiście jest tak, że gdy ktoś chce prowadzić działalność, a wprowadzane są ograniczenia, to zrozumiałe, to już naprawdę długo trwa. Natomiast no, pamiętajmy, no, my nie żyjemy w jakiejś bańce, tak samo hotelarze nie żyją w bańce.
wszystko to kontakt, który następuje w hotelach. Siłą rzeczy spotykają się ludzie z różnych stron, spotykają się ludzie z różnych środowisk i niestety to jest jakby kolejne źródło zakażeń. Natomiast i przedsiębiorców rozumiem, natomiast jeżeli chodzi o opozycję, to powiem ten sabat czarownic na czele z Piotrem Grzymowiczem, bo chyba on był tam liderem całego tego przedsięwzięcia. Znaczy, no uczestniczył w tym, no, nie można tego nazwać, że był liderem. No jest żenujący, jest to lider, tutaj kreuje się na lidera totalnej opozycji w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to żenujący, dlatego że Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie nigdy nie dostało tak wielkiego wsparcia jak w ostatnich latach od rządu Prawa i Sprawiedliwości. A ten człowiek ciągle wymyśla relatywną, inną, drugą obok rzeczywistość, wpędza w Olsztyn w coraz większe problemy, zadłuża miasto, wyprzedaje majątek. A teraz chcę, żeby również rząd budował żłobki w Olsztynie. No to jest jakiś absurd kompletny tego człowieka. Muszę panu powiedzieć, że ja ze swojej perspektywy trochę nie rozumiem tego zamykania województwa warmińsko-mazurskiego, bo gdyby odwiedził pan w czasie weekendu ostatniego na przykład Szadułki, Centrum Handlowe Szadułki w Gdańsku, Matarnię, Galerię Bałtycką, Klif, to wszędzie znalazłby pan tam mnóstwo samochodów z rejestracjami z województwa warmińsko-mazurskiego. No ale co to oznacza? No, czy nie powinno się od razu zamykać województwo ościennych na przykład? No bo to wiadomo było, że skoro nam zamkną tutaj galerie handlowe, no to mieszkańcy regionu pojadą do tych miejsc, gdzie wszystko jest otwarte. I tam spędzają czas. Pan redaktor był redaktorem Radia Gdańsk, to też by pan powiedział, że trzeba zamknąć województwo pomorskie? To nie wiem, nie jestem od decydowania o tym, natomiast mówię, no branża handlowo-gastronomiczna i hotelarska może się czuć troszeczkę zaniepokojona tym, że no, w jaki sposób pieniądze im uciekają, bo pojechały po prostu do województwa pomorskiego. Prawdopodobnie skończy się to tym, że województwo pomorskie w sobotę zostanie zamknięte na tych samych zasadach jak województwo warmińsko-mazurskie, bo no, pojechaliśmy, zawieźliśmy tam wirusa prawdopodobnie. No i wtedy będzie może mniejszy żal, tak? Panie ministrze, przejdźmy jeszcze do tego, że rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk. Uwagi i wnioski można przesyłać do 25 marca tego roku. Jak pan patrzy na te konsultacje, na wariant, który został wybrany, no i na protesty, które się powoli szykują z coraz większą intensywnością? Wczoraj w audycji My Wyoni, no większość gości skłaniała się ku opcjom, że protesty organizowane są przez mieszkańców ościennych województw, którzy mają jakieś nieruchomości na terenie tego przebiegu trasy pomiędzy Mrągowem, Orzyszem a Ełkiem. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że już doszliśmy do tego etapu, gdy został złożony wniosek o decyzję środowiskową, że został wybrany wariant i dyskutujemy już coraz bardziej konkretnie. I teraz jeżeli ktoś zgłasza uwagi do przebiegu drogi, do takiego czy innych warunków technicznych, no to bardzo dobrze. Po to są konsultacje, po to trzeba się wypowiadać. Ja namawiam wszystkich, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia, ale również, a może, no, co jest zrozumiałe, przede wszystkim zwolenników, żeby się też wypowiadali, żebyśmy z tego zrobili taką bardzo poważną debatę na temat, w jaki sposób chcemy żyć w naszym województwie. Czy chcemy dalej gdzieś tam być na peryferiach naszego kraju, gospodarczych peryferiach, ale no, też geograficznych jesteśmy w sposób obiektywny, czy chcemy się rozwijać, czy chcemy też rozwijać i wspierać właśnie tą wspomnianą wcześniej turystykę, która tak bardzo jest zależna od pogody, od tego typu zdarzeń jak pandemia, od poziomu gospodarczego. To też warto o tym pamiętać, czy rzeczywiście dzisiaj mówimy ciągle o turystyce i jeszcze raz podkreślam, całkowicie rozumiem tych, którzy dzisiaj mają ograniczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, ale też musimy się rozwijać w inny sposób, musimy rozwijać przemysł, musimy rozwijać inne gałęzie naszej gospodarki, bo te gałęzie nie są tak zależne od tego typu wydarzeń jak dzisiaj, jak mamy pandemię, jak mamy zły sezon, jak mamy jakieś inne wydarzenia, czy obniżenie rozwoju gospodarczego, co zawsze powoduje, że ludzie mniej wypoczywają, mniej chodzą do restauracji i mniej wydają na hotele. Czy w pana opinii jest realne w jakiejś perspektywie przeprowadzenie bezkonfliktowe tej inwestycji? Czy raczej konflikt będzie, protesty ekologów się pojawią, jakieś przywiązywania do drzew może się pojawić? Znaczy ja bym chciał, panie redaktorze, żebyśmy jakby tutaj nie podkręcali tej atmosfery. Oczywiście bardzo bym chciał, żebyśmy tą drogę wybudowali i będziemy to bardzo konsekwentnie robić. A czy będą protesty? Dyskutujmy, rozmawiajmy, natomiast dyskutujmy na argumenty, dyskutujmy rzetelnie, dyskutujmy rzeczowo.
na to, czy rzeczywiście ta droga będzie miała jakiś negatywny wpływ na nasze województwo, na przyrodę, na ludzi, na ceny nieruchomości chociażby. Ja jestem przekonany, że będzie dokładnie na odwrót, czyli będzie pozytywny wpływ na przyrodę, pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i pozytywny też wpływ na ceny nieruchomości, które gdzieś w okolicach tej nowej S16 są, znajdują się i myślę, że to też powinni uwzględniać ci, którzy się dzisiaj już szykują do protestu. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jerzy Schmidt, prezes PiS w Okręgu Olsztyńskim, był wiceminister infrastruktury i budownictwa, był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Dziękuję bardzo.